przywołując znane nam obrazy z telewizji bądź też z innych przedstawień artystycznych, spróbujmy oczyma wyobraźni udać się na wzgórze kalwaryjskie i nieco odtworzyć dramat odrzuconego Boga. Otóż na wspomnianym miejscu kaźni, na które został zaprowadzony Jezus, znajduje się już coraz mniej ludzi. Skwar parzącego słońca, czy ludzie, którzy już się napawali widokiem potężnego cierpienia, odrzucenia, krwawego pochodu mistrza z Nazaretu, tłumnie zaczynają opuszczać miejsce śmierci Boga. Prawdopodobnie w umyśle i sercu Maryi rozbrzmiewa echo zapowiedzi prorockich starca Symeona. Miecz boleści przeszyje Twoją duszę. Coraz mniej ludzi, bo przecież nasycili się widokiem skazańca. Ale w tym momencie ludzkiego odrzucenia i dramatu krzyżowanego Boga, biblijni bohaterzy, którzy przed chwilą wybrzmieli w przeczytanej perykopie biblijnej, wcale nie osądzają tychże ludzi, ale wiernie trwają przy Jezusie. Może nas jedynie dziwić fakt, że przy Nim nie ma innych osób, tych, którzy przecież doznali cudownego uzdrowienia, którzy z taką pasją i zachwytem słuchali Go na górze błogosławieństw. Ci, którzy byli Jego wielkimi sympatykami, czy których wzywał do tego, aby pójść za Nim. Niemniej jednak w tym dramacie odrzucenia rozgrywa się scena, która jest przeświadczeniem Bożej miłości dla wszystkich pokoleń. I nie tylko ta, która związana jest ze śmiercią i odkupieniem ludzkim, ale z testamentem krzyża, który przekazuje wszystkim pokoleniom Maryję jako Matkę. Stojąca przy Synu Matka dostrzega rozszarpane Jego ciało i rany, których nie może zabliźnić. Spieczone usta i skrwawione, których nie może obetrzeć. Zeszpeconą twarz pulwocinami ludzkimi, a nie może ich absolutnie w jakikolwiek sposób ulżyć. W tym pełnym dramatycznym opisie dzieje się coś zupełnie niespodziewanego. Jezus przywołuje swoją Matkę wzrokiem, ostatkiem sił, w chwili najmniej oczekiwanej, bo przecież to jest moment drastycznego odrzucenia Boga, przekazuje jej orędzie. Niewiasto, oto Syn Twój. Od tej chwili z woli samego Boga Maryja staje się Matką dla wszystkich pokoleń, bowiem Jan Apostoł uobecnia w znaku i symbolu wszystkie pokolenia ludzi wierzących. Dla Maryi, pewnie trzeba to powiedzieć, sytuacja dramatyczna, bo w miejsce tak idealnego Syna, jakim był Jezus Chrystus, otrzymuje miliony chorych, cierpiących, sparaliżowanych. A nawet jeśli na ciele są zdrowi, to ileż jest chorób ducha? Pycha, zmysłowość, żądze posiadania. Ale Jezus nie zmienia swojego testamentu. I właśnie od tej pamiętnej chwili, najboleśniejszego dramatu skazanego i odrzuconego Boga, Maryja przez wszystkie dzieje świata ma towarzyszyć osobom wierzącym. I od tej właśnie chwili dla grzeszników jest ucieczką, dla strapionych pocieszycielką, dla chorych uzdrowieniem, dla wszystkich wspomożycielką. Jakikolwiek przymiot byśmy nie wzięli z litanii loretańskiej, to opisuje pewną rzeczywistość, w której Maryja jest obecna w życiu każdego wierzącego. Ta obecność Maryi objawia się w dwóch wymiarach, tak jak każdej matki, wstawiającej i wspomagającej oraz wychowującej. Spójrzmy na to, czy w dziejach i historii i w osobistym życiu każdego z nas
objawia się ta przemożna pomoc i wstawiennictwo Maryi. Trudno byłoby śledzić całą historię zbawienia i odkrywać obecność Maryi w dziejach narodu. Przyjrzyjmy się chociażby skrótowo kilku ważnym wydarzeniom, które zatwierdzone są przez Kościół, mianowicie tak zwanym objawieniom maryjnym. W 1974 roku Wenezuela, Finca Betania i Maria Esperanza de Biancini ma wizję, w której Maryja błaga ją o to, aby przekazała orędzie światu o konieczności przebaczenia i pojednania. I właśnie w taki sposób Maryja wykazuje zatroskanie o cały świat, bo chce napomnieć i wskazać, co jest przyczyną ludzkich dramatów. Idźmy dalej. 76 do 81 roku, być może mało nam znane, objawienia w Akita w Japonii. Agnes Katsuka Sasagawa, kobieta, która wraz z innymi współsiostrami ma widzenie Maryi, która płacze, a jej dłonie ociekają krwią. Nadzwyczajne zjawisko dostrzegalne jest przez rzesze innych ludzi. Maryja wzywa do aktu wynagrodzenia wobec Najświętszego Sakramentu i wręcz rozpaczliwie prosi o modlitwę w intencji jedności Kościoła. 1981 rok i 13 lat objawień w Kibeho w Ruandzie. Alphonsine, Marie Claire to uczennice, które mają widzenie Matki Bożej, a wśród tego widzenia dwa istotne wezwania. Pierwsze to stwierdzenie, iż świat jest w bardzo złej kondycji moralnej, zaś drugie to również wezwanie do pokuty i do powrotu do wiary. Wyobraźmy sobie, że wówczas w Ruandzie nikt się nie przejął tym wezwaniem. 13 lat później, przez 3 miesiące, ginie w bratobójczej walce pomiędzy dwoma plemieniami Tutsu i Hutu. I Hutu od 800 tysięcy do 1 100 tysięcy ludzi w 3 miesiące. Rzeka krwi spłynęła w Ruandzie. Moglibyśmy jeszcze wiele tych objawień przywoływać. Pewnie są i nam znane, ale to pokazuje, że Maryja właśnie w historii narodu występuje jako ta, która ma nas przestrzegać, wychowywać, ale i wstawiać się za nami. Niestety, jako jej dzieci, niejednokrotnie pozostajemy głusi na te wezwania. Ale wspomniałem także o osobistym zaangażowaniu Maryi w życiu każdego z nas. Przecież moglibyśmy odtwarzać w tej chwili, ileż to razy za pomocą różańca czy innych westchnień zwracaliśmy się o pomoc i jej przemożne wstawiennictwo. W mojej rodzinnej miejscowości po dziś dzień opowiada się historię, która miała miejsce ponad 40 lat temu. Otóż młode małżeństwo z wielką nadzieją oczekiwało narodzin dziecka i takowe przyszło na świat. Radości i szczęściu zdawało się nie być końca. Ale niestety wskutek zaniedbania lekarskiego dziecko bardzo szybko zmarło. Zrozpaczona kobieta zaczyna nieprawdopodobnie bluźnić. Wykrzykuje wobec Boga, że jak to możliwe, że przecież skoro On jest miłością, to dopuszcza do takich sytuacji. Odwraca się od Boga. W jej pamięci powraca echem katecheza wygłoszona już przeze mnie przez wspominanego, nieżyjącego księdza Tomasza Zięby. Postanowiła wraz z mężem pojechać do niego i wyzwiskami zarzuciła go pretensjami, że jak mógł ją i wszystkich uczniów okłamywać o rzekomej miłości Boga do człowieka. Ksiądz Tomasz Zięba nie odezwał się ani jednym słowem. Wziął ją za rękę i zaprowadził do brzozowskiej kolegiaty do bocznego ołtarza. Tam widniał obraz Matki Bożej, która trzyma umarłego syna. Po niespełna 2 tygodniach
Młode małżeństwo przyjechało po księdza Tomasza i zaciągnęło go na cmentarz. Tam na małym nagrobku widać zresztą po dziś dzień zatarty napis i wygrawerowany nowy: Jezu, pod krzyż Twój złożyliśmy skarb swój. Maryja ocaliła wiarę tych ludzi. Kiedy spoglądnęli w pełnym bólu i dramacie matczynego serca, wykrzyczała to ta kobieta. Przyszło do niej jakieś zrozumienie, bo przecież też widziała, iż Maryja miała takiego syna, który został zabity, niesłusznie osądzony i odrzucony. Zobaczmy, że historia narodów, także polskiego narodu i naszego życia, przeplata się z tym towarzyszeniem Maryi. Drodzy bracia i siostry, czy naprawdę my myślimy, że chociażby obecność Maryi w tym wizerunku królowej rodzin i w tym tytule jest dziełem przypadku waszej parafii? No absolutnie nie. To jest jakieś też wezwanie dziejów, czasu, zachęta do tego, żebyśmy jej przedkładali trudne sprawy rodzinne. Przecież też była matką domu nazareteńskiego. Przecież jest tyle sytuacji, w których nie poradzimy sobie albo przekracza nasz to sposób pojmowania i działania. Ale jest jeszcze druga część testamentu. Uczeń wziął ją do siebie. Ktoś, kto kocha matkę, do niej się przyznaje i żyje według zasad i wartości, które chciała go nauczyć. Spójrzmy, że Maryja uczy nas przyjmować trudną wolę Bożą w zwiastowaniu. Uczy nas, gdzie szukać Jezusa, kiedy ktoś z dzieci czy z bliskich zagubi się na drodze wiary, bo przecież sama zagubiła Jezusa i poszła do świątyni, aby go tam poszukiwać. Uczy nas wspólnoty modlitwy, bowiem gromadziła się z apostołami na tejże modlitwie. Starajmy się podążać za wydarzeniami z życia Maryi, które mają nie tylko zapadać w naszej pamięci jako wspomnienie, ale jako element wychowania. Kolejna rzecz. Ktoś, kto kocha mamę, przynajmniej w mojej miejscowości tak bywało, zawsze stara się nosić jej wizerunek, czy w portfelu, czy gdziekolwiek indziej wyjeżdżając. Naszym przyznaniem się do Maryi i naszych dzieci powinny być różańce, czy też medaliki. To naprawdę w wielu sytuacjach chroni i przestrzega. To nie cudowne talizmany, ale świadomość tego, że jesteśmy spod znaku Maryi, to właśnie ona w tych chwilach, które być może czasami bywają trudne, czy na pograniczu uleganiu jakimś pokusom, czy niewłaściwym decyzjom życiowym, to dotknięcie różańca, czy świadomość noszonego medalika może nas osłonić i ochronić. Starajmy się przyznawać do Maryi. Prowadźmy młode pokolenia do tej świątyni z tej racji, że króluje tutaj ona w tytule rodzin. Odczytajmy dzisiaj obecność Maryi w naszym życiu. I jest jeszcze jedna istotna nauka. W relacji Ewangelii Jana, w momencie, kiedy Jezus umiera i w testamencie krzyża rodzi się Kościół, w osobie Maryi widzi się osoby dyskretne, powiedzielibyśmy drugiego planu. Z kolei zaś w roli Jana Apostoła widzi się osoby dynamiczne, zaangażowane w wielość dzieł. Gromadzicie się pewnie też tutaj jako osoby przynależące do różnych wspólnot kościelnych. Pamiętajmy, że od nas zależy zasiew ewangelicznego przekazu w środowiskach, w których żyjemy. Niektórym ludziom się nie chce, krępują się, ale nawet cierpienie osoby starszej, utożsamiane z osobą byciem w cieniu jak Maryja, też jest zbawienne. Że jeśli potrafimy i mamy kompetencje, kwalifikacje, to uczestniczmy w różnych sferach zaangażowania wspólnoty parafialnej, ekonomiczno-gospodarczej, ewangelizacyjno-modlitewnej, charytatywnej. Mamy tyle sposobności, żeby ludzi prowadzić do Boga. Na koniec pozwólcie, że przytoczę pewną historię, która w czasach moich studiów była dosyć często przytaczana i wiązana z jedną z diecezji w Polsce. Otóż
przywoływano postać pewnego księdza, który otrzymał jako młody ksiądz bardzo dobrą parafię. Wspaniale mu się współpracowało z ludźmi, no wspólnota była niezwykle tętniąca życiem. Ale ku jego zdziwieniu wezwał go biskup diecezjalny i mówi: proszę księdza, pójdzie ksiądz na inną parafię. I podał mu nazwę miejscowości. On był straszliwie rozgoryczony. Okazało się bowiem, że to w mniemaniu wielu duchownych najgorsza parafia w diecezji. No ale w imię posłuszeństwa młody ksiądz pełen entuzjazmu poszedł do tejże parafii. Starał się nieprawdopodobnie. 3 lata. Okazywało się, że ludzie prawie w ogóle nie uczęszczali na żadne nabożeństwa. Prowadzili rozwiązłe życie. Tragiczne nałogi. Wszystko zdawało się spełznąć na niczym. Ale przebiegłość księdza okazała się po 3 roku jego obecności. Zdesperowany postanowił napisać na klepsydrze w dniu tym i tym o godzinie 13:00 pogrzeb kościoła. I zaczął rozwieszać klepsydry po przydrożnych kapliczkach i sklepach. Ludzie wysłali zwiadowców na wskazany dzień. Drzwi kościoła otwarte na oścież, nikogo nie ma, na środku stoi trumna. No czyli jakiś pogrzeb będzie. Przekazywali sobie szybko wiadomość. Okazało się, że nagle w pewnym momencie kościół cały się wypełnił. Proboszcz wychodzi i mówi: proszę wszyscy ustawić się w kolejce i zobaczyć, jak wygląda pogrzeb kościoła. Ludzie z ironicznym uśmiechem zaczynali podchodzić. Kiedy zerkali do środka, do trumny, ich oblicze pochmurniały. Niektórzy się wzruszali. W trumnie otwartej umieścił lustro. Chciał uświadomić tym ludziom, że Kościół to oni. To jest dla nas niezwykle ważna nauka. Że cierpienie chorego, któremu się wydaje, że jest mało znaczący dla świata, dla Boga jest ważne, bo On stanowi cegłę w tym waszym kościele. Że być może jeśli ktoś modli się na różańcu, jest w róży i czasami przynosi i towarzyszy mu pokusa, że jestem mało ważny, bo mało efektywny, nie dajcie się tej pokusie, bo może się okazać w przyszłości, że wasze różańce nawróciły wasze dzieci, kogoś w sąsiedztwie. Kościół to wy. Macie tyle perspektyw tutaj, ekonomiczno-gospodarczą, jak wspomniałem, charytatywną, modlitewną, ewangelizacyjną, propagowanie prasy katolickiej. Starajmy się siać ziarno Bożej Ewangelii. I wtedy będziemy pewni, że w przyszłości i w młodych umysłach i sercach zakiełkuje ono wartościami chrześcijańskimi. Drodzy bracia i siostry, odczytujmy obecność Maryi w naszym życiu i spróbujmy z głęboką wiarą zrozumieć zamysł Boga. Skoro Maryja jest tutaj w tytule królowej rodziny, nie jest to dziełem przypadku, ale szansą i ocaleniem.